kurnikach wielkich i nie widzi nawet słońca. O właśnie, zamknięte trawy tej zielonej nie zobaczę. I nikt się nie musi nimi zajmować, bo one się są, można powiedzieć, w zamknięciu. Zobaczmy dalej, to dla indyków, o to samo indyk, nie chodzi jakieś na potrawie zielonej, a normalnie te indyki, które my jemy gdzieś tam, no to proszę bardzo, w zamknięciu siedzą, no i w życiu nie widzą. Podobnie jest ze świniami, z których tradycyjny schabowy. No i wreszcie hodowla owiec właśnie. Tam się kojarzy nam właśnie góry i w górach, na halach owce, które są gdzieś tam, pasterz, który je pasie. Ale też teraz owce zblokowane gdzieś w jakiejś dużej, wielkiej oborze, czy nie wiem jak to nazwać. I takie życie tu. No i my dzisiaj pytamy, czy nam jest w ogóle pasterz potrzebny i dlaczego? Oczywiście w tym kontekście pastera, który prowadzi duchowo. Duchowo, bo nasze życie, tak jak widzimy, od dzieciństwa przez młodość, dorosłość do wieku starszego, aż do cmentarza. A potem co dalej? Koniec. No i właśnie pasterz jest chyba tym, który pokazuje coś więcej, coś więcej. No właśnie, czym pasterz się przede wszystkim powinien zajmować? No powinien odróżnić owce od innych zwierząt. No kto z nas potrafi owce od innych zwierząt odróżnić? Pewnie po obrazkach to rozumiem, ale mamy tutaj trzy takie zwierzątka. Kto odróżni, gdzie tu owca jest? A, B czy C? B! No właśnie, B to właśnie będzie owca. To będzie owca i tak dobry pasterz powinien odróżnić. No tutaj widzimy owczarek górski, no i tu pudel widzimy. Trochę przypominają owce, ale to nie są owce jednak, prawda? No właśnie, a zobaczcie jak sam pasterz wygląda. Czasem właśnie tak zwyczajnie ubrany, jakiś kij pasterski w ręce. No i jest pies czasami. Gdy Pan Jezus mówi o tym, że jest dobrym pasterzem, on, to znaczy, że tylko on jest dobrym pasterzem. My czasami mówimy księża, pasterze nasi i tak dalej. Ale ja to nie jestem dobrym pasterzem. Ja nie jestem dobrym pasterzem. Ja co najwyżej to mogę być takim psem pasterskim, co tak biega dookoła tych owiec, obszczekuje je. Hal, 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 prawda? Obszczeka je. No i te owce jeszcze patrzą i mówią, co ten pies tak szczeka tutaj na nas, prawda? No na tym się ksiądz może powiedzieć, my się tym zajmujemy. Obszczekać i pogonić za pasterzem. Ale jest jeden tylko dobry pasterz, Pan Jezus. Innych pasterzy dobrych nie ma. Tylko Pan Jezus jest dobrym pasterzem. My co najwyżej właśnie możemy powiedzieć, jesteśmy no, takimi, którzy gdzieś tam zadbają o to, żeby owce gdzieś nie uciekły. Nie zgubiły się, jak Pan Jezus mówi w innej przypowieści. Co ten pasterz robi? Ale no, przede wszystkim on dba o to, żeby owce wykarmić. Czym karmią? Czym, co jedzą owce? Uwaga. Hamburgery? No właśnie. Albo kamienie? No właśnie, też nie. A ryby jedzą owce? No właśnie. A kiełbaski czy grillowane mięso? No też nie, no właśnie nie. No więc pasterz musi zaprowadzić, można powiedzieć, owce do takiego baru. Zobaczmy. Czy na pustyni owce znajdą swoje pożywienie? No piasek tam się nie najedzie. Czyli dobry pasterz nigdy nie zaprowadzi owiec na pustynię. A czy zaprowadzi je do blokowiska takiego, gdzie pełno bloków i mało zieleni? No raczej też, raczej nie. No a proszę zobaczyć, może zaprowadzić już tutaj na taką suchą sawannę. Teraz susza jest, dużo się mówi o suszy. I tu sucha trawa. Ale już jak taką suchą trawę, siano jakieś znajdą, to już zjedzą i myślą sobie, na dobrą łąkę trafiliśmy, bo już mamy co jeść. Pełno jest jedzenia. Pełno jest jedzenia. Ale czy to jest to dobre jedzenie? Nie, oczywiście. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. A więc by jadły to pewnie. No ale pasterz mówi, zostawcie tą suchą trawę i chodźcie za mną. Ja wam pokażę lepszą trawę. A niektóre pasterze owce mówią tak, a po co ja będę szeptał, a nie wiadomo co on mi da, trawę lepszą czy gorszą. Tu mam to co mam, żółta bo żółta, sucha bo sucha, ale żółte. I tak trochę znany jest
Myślę zadowolony tym, co tutaj na ziemi, a dobry pasterz Pan Jezus chce nam pokazać coś lepszego. O, zielona trawa, świeżytka, koniczynka, miam, miam. Znaczy ja nie jadę tego, albo mleczek świeżutki, gorzkawy, prawda? Albo babka. Pięknie. Takie owce, tam chcę zaprowadzić owce. A owce mówią, a wystarczy tylko to. Trochę tak jest z nami. My się zadowalamy tym, co tutaj na ziemi, a Pan Bóg nam pokazuje. Pan Jezus mówi, chodźcie za mną, pokażę wam coś lepszego. Nam to wystarczy. Brak nam tego zaufania, prawda? Prowadzi właśnie nas na takie zielone łąki, gdzie możemy właśnie dosypać się na jeść. No ale nie tylko jedzenie. Chodzi o też również o to, żebyśmy napili się właśnie wody. I też nam pokazuje i prowadzi nas do źródeł wody żywej. Do źródeł, żebyśmy czystą wodę pili. Oczywiście można pić wodę z kałuży, jak się nie ma, co się lubi. Prawda? No i jak owce przeprowadziłby nam taką kałużę, no i te owce by się zadowoliły tą wodą z kałuży i piły cały czas tą wodę z kałuży. No a mówię, chodźcie do źródła prawdziwego, to ja wam pokażę. No to owce mówią, nie, to woda z kałuży nam wystarcza. Trochę tak z nami jest. My tak trochę się boimy tego, mamy tą wodę z kałuży, brudna, bo brudna, ale jest. A Pan jest mówi, chodźcie, pokażę wam taką wodę świeżutką. Czy mamy odwagę pójść za dobrym pasterzem? Ignacy Krasicki napisał taką bajkę, która dobrze to charakteryzuje. Proszę posłuchać. Ptaszki w klatce. Pamiętam ją jeszcze ze szkoły. Czegoż płaczesz? Staremu mówi czyżyk młody. Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody. Tyś w niej zrodzą, rzekł stary. Przeto ci wybaczaj. Jam był wolny dziś w klatce. I dlatego płaczę. Trochę tak z nami jest. My zadowoleni jesteśmy z tej klatki, której tu żyjemy, tutaj na ziemi. I to, co mamy, jakoś nie ciągnie nas do tego, żeby zaryzykować i pójść do nieba. A dobry pasterz zachęca nas, byśmy za nim wyruszyli. Byśmy tą klatkę zostawili i poszli za nim. Bo on nam daje prawdziwe życie. Tak jak dzisiaj w Ewangelii było to powiedziane. I tego sobie życzymy.